Pedagogika jest nauką o wychowaniu. Wychowujemy człowieka do śmierci, do końca, bo mamy na niego wpływ. Potrafimy go do czegoś zmobilizować, zmotywować, coś mu uświadomić, coś skorygować. Ta szansa się nigdy nie kończy. Pedagog to jest bardzo ważna funkcja i każdy z nas bardzo chciałby mieć pedagoga obok siebie, takiego, który jest sam zadowolony z własnego życia. Ja zawsze studentom powtarzam, że nie da rady zapalić kogoś do czegoś, jak samemu się nie płonie. Na co dzień pracuję w Fundacji Da Radę. To jest fundacja, która wykorzystuje w swoich działaniach teatr i metody dramy stosowanej. Cała wiedza, jaką tu zdobywam, doświadczenie, jest wykorzystywana przeze mnie w pracy na co dzień. Dowiedziałam się tu naprawdę wielu rzeczy, które pozwoliły mi z zupełnie innego poziomu podejść do swojej pracy. Wybrałem resocjalizację i prewencję patologii społecznych, ponieważ chcę nieść pomoc młodzieży z problemami. Instytucja, którymi kieruję, nigdy nie wziąłem do pracy studenta, który nie ma doświadczenia, które nabył w czasie praktyk. Studenci Wyższej Szkoły Bankowej mają możliwość odbywania praktyk. Staramy się te praktyki dostosować do tego, czego oczekuje student. W Wyższej Szkole Bankowej podoba mi się to, że jest tutaj przyjazna atmosfera, wykładowcy są praktykami i przekazują nam ogromną swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Wyższa Szkoła Bankowa poza programem studiów oferuje bardzo wiele możliwości dodatkowego kształcenia. Kształcenia związanego zarówno z rozwojem własnym i osobistym, jak i poznawaniem tych wszystkich sfer życia, które będą w przyszłości studentowi potrzebne. Student, który kończy pedagogikę, ma otwartą drogę do rozwoju i zawodowego, i naukowego. Ta ścieżka zawodowa nieustannie się rozwija, ewoluuje rzeczywistość. Kiedyś znaliśmy ten podstawowy zestaw uzależnień, nikt nie myślał o tym, że uzależnimy się od telefonów, od internetu. Ciągle trzeba za tym nadążać. Tak jest właściwie w każdej dziedzinie życia i pedagog musi temu sprostać.